Podróże po Wielkim Tygodniu. Wielki Czwartek. Drodzy Państwo, kolejnym dniem naszych podróży po Wielkim Tygodniu jest Wielki Czwartek. To dzień, który większość bez problemu zidentyfikowałoby zapewne jako dzień sprawowania przez Chrystusa ostatniej wieczerzy. Tak, Wielki Czwartek to właśnie dzień tejże wieczerzy. Przyjęło się u nas mówić ostatnia wieczerza. Jednak w prawosławnej tradycji w wielu językach mówi się nie tyle o ostatniej wieczerzy, ale o mistycznej wieczerzy. Chociażby w języku greckim mystikos dipnos, czy w języku cerkiewnosłowiańskim tajna wieczera, albo w języku angielskim the mystical supper. W odniesieniu do tego, że został na niej ustanowiony sakrament, misterium Eucharystii. Ważnym wydarzeniem na mistycznej wieczerzy była sama Eucharystia, ale także umycie przez Chrystusa nóg 12 apostołom. Ten fakt został opisany w Ewangelii według świętego Jana i tylko apostoł Jan był apostołem, który odnotował ten fakt w swojej Ewangelii. Wielki Czwartek ma już zupełnie inny charakter. W przeciwieństwie do Wielkiego Poniedziałku, wtorku i środy nie jest to już dzień z nastrojem wielkopostnym, ale dzień z nastrojem już bardziej świątecznym. Mianem święta Wielki Czwartek określany był w pismach już w VI-VII wieku. Nabożeństwa w tym dniu sprawują duchowni przyodziani zwykle nie w czarne, ale w fioletowe szaty. Jutrznia Wielkiego Czwartku, która rozpoczyna liturgicznie ten dzień, akurat sprawowana jest najczęściej Wielką Środę wieczorem, nie ma już żadnych elementów wielkopostnych. Nie ma wielkopostnej melodii. W początkowej części nabożeństwa śpiewany jest główny hymn Wielkiego Czwartku, Troparion, który stawia w kontraście oświecenie apostołów z grzesznym zamroczeniem Judasza. Dalej kapłan czyta fragment Ewangelii o mistycznej wieczerzy z Ewangelii według świętego Łukasza. I tu kolejna zmiana, którą sygnalizowaliśmy już w poprzednich dniach naszej podróży po Wielkim Tygodniu. Nie jest czytana taka modlitwa Zbaw Boże lud Twój, modlitwa o wstawiennictwo świętych, podczas której wymieniani są święci. Ta modlitwa zanika.
i zanika też wszelkie inne modlitewne wspominanie świętych na kolejne dni Wielkiego Tygodnia i cały też tydzień paschalny. Święci schodzą na drugi plan i w swojej pokorze ustępują miejsca Chrystusowi, Jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. Od teraz na nabożeństwie jest widoczny już tylko On, tylko Jezus Chrystus. Wszystko podporządkowane jest już tym ważnym wydarzeniom. I centralną częścią jutrzni Wielkiego Czwartku jest przepiękny kanon. Kanon, czyli zbiór 9 pieśni, który napisał święty Kosma z Majumy, który żył w VII-VIII wieku. To długi poemat, to zbiór 9 pieśni, pełny kanon, czyli nie tak jak w poprzednie dni Wielkiego Tygodnia czy dni Wielkiego Postu, ale to jest bardziej już kanon świąteczny. I głównymi tematami są mądrość Boża, pokora Chrystusa, ustanowienie sakramentu Eucharystii, obmycie nóg apostołom i zdrada Judasza. Władca pokazuje uczniom przykład pokory. On, który obłokami przyodziewa niebo, przypasuje się ręcznikiem i klęka, aby sługom umyć nogi. On, w którego ręce jest oddech wszystkich żyjących. I takim ważnym nabożeństwem tego dnia, sprawowanym zwykle Wielki Czwartek rano, jest liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Ona rozpoczyna się wieczernią. Oznacza to, że jest to pełna liturgia, która powinna być sprawowana wieczorem. I niegdyś właśnie tak się to odbywało. To nabożeństwo niezwykłe, bowiem sprawowane dokładnie w dniu i w momencie ustanowienia sakramentu Eucharystii. Tak jak Eucharystia odbyła się podczas wieczerzy, tak i liturgia Wielkiego Czwartku jest liturgią wieczorną. Dlaczego jednak jest sprawowana w naszej praktyce zwykle rano? Ze względów praktycznych. Wielki Tydzień, zwłaszcza jego ostatnie dni, są przepełnione wieloma nabożeństwami. I Wielki Czwartek wieczór służony jest zwykle już jucznia Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii. I pomyślmy, jeśli sprawowalibyśmy liturgię Wielkiego Czwartku wieczorem, to wówczas jucznie z 12 Ewangeliami należałoby sprawować albo w nocy z czwartku na piątek, albo Wielki Piątek rano. A to na pewno byłoby dużym utrudnieniem dla wiernych i dla wielu osób uniemożliwiłoby udział w tych pięknych nabożeństwach. I właśnie dlatego praktyka liturgiczna sprawiła, że to nabożeństwo zachowało swój wieczorny charakter, ale jest sprawowane w godzinach zwykle porannych. To liturgia, jak powiedzieliśmy, wyjątkowa. To dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i bardzo ważne, by w tym dniu do Eucharystii przystąpić. W wielu tradycjach greckiej, bałkańskiej, dla prawosławnych chrześcijan jest czymś oczywistym, by w tym dniu być na liturgii i przyjąć Eucharystię. Podobnie jak w Paschę. Na liturgii Wielkiego Czwartku czytane są fragmenty Starego Testamentu z Księgi Wyjścia, z Księgi Hioba i Księgi Proroctw Izajasza. Tego dnia czytany jest także długi, obszerny fragment Ewangelii o mękach Chrystusa. Co ciekawe, to zbiór wielu pojedynczych fragmentów z kilku Ewangelii. Nieprawy Judaszu, dusza Twa napełnia się obłudą, pragnąc srebra, osiągnąłeś nienawiść. Jeśli bowiem lubiłeś bogactwo, to po co przyszedłeś do nauczającego o ubóstwie? A jeśli nawet i lubiłeś, to czemu sprzedałeś bezcennego, wydając go na zabicie? Zadrżyj słońce, wstrząśnij się ziemią i drżąc zawołaj, łaskawy Panie, chwała Tobie. Charakterystyczną cechą liturgii w Wielki Czwartek jest powtarzający się śpiew hymnu eucharystycznego.
Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika Twej mistycznej wieczerzy. Wykonuje się go wielokrotnie, chociażby zamiast cherubikonu, czyli pieśni Iże Cherubimy, podczas udzielania sakramentu Eucharystii, a także na końcu liturgii. Wielki Czwartek po liturgii w niektórych cerkwiach, zwłaszcza w katedrach, może być sprawowany obrzęd obmycia nóg 12 osobom, czy przez kapłana, czy to przez biskupa. Wielki Czwartek to także w wielu cerkwiach dzień, w którym święcone jest mirro, czyli mieszanina drogocennych olejów używana do sakramentu bierzmowania i poświęcenia cerkwi. I cały czas jednym z głównych bohaterów hymnów liturgicznych, jak było to chociażby dzień wcześniej, Wielką Środę, jest Judasz, apostoł, który zdradził Chrystusa. Judasz, sługa i pochlebca, uczeń i przeniewierca, przyjaciel i diabeł, wyjawił się sam w swych czynach, poszedł za nauczycielem i zamyślił go zdradzić, mówiąc sobie: wydam go i zdobędę zgromadzone mienie. Olejek chciał sprzedać i pochlebstwem zdobyć Jezusa. Pocałunkiem zdradził Chrystusa. I jak owca na zabicie, tak poszedł jedyny miłosierny i przyjaciel człowieka. Święty Andrzej z Krety, wielki hymnograf, napisał swoje poematy, kanony na każdy dzień Wielkiego Tygodnia. O tym już mówiliśmy. One weszły w skład nabożeństwa powieczerza każdego z tych dni. I wśród zwrotek kanonu świętego Andrzeja na Wielki Czwartek jest jeden tekst, który bardzo dosadnie mówi o fałszu Judasza w jego pocałunku. Powitanie Twoje jest fałszywe i pocałunek Twój jest gorzki. Komu bowiem mówisz, oszuście? Raduj się, Rabbi. Chrystus pyta Judasza: przyjacielu, po co przyszedłeś? Jeśli bowiem przyszedłeś powitać, to dlaczego dajesz nóż posmarowany miodem? Kończymy nasz kolejny etap podróży po Wielkim Tygodniu, dokładnie Wielki Czwartek. I zapraszamy do kolejnych części już coraz bardziej wyjątkowych, a mianowicie Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Paschy. Dziękuję za uwagę.